naklejka, naklejka. Zobaczcie, jaka u nas pogoda. Jeden z tych niewielu dni, gdzie nie ma słońca, ale jest w miarę cieplutko. 73, czyli jakieś takie 20 stopni. A ja, moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie. Kolejny dzień z naszego życia. Nakręcę jeszcze coś dla Was takiego, bo pytaliście się, jak wygląda w ogóle mój cały dzień, więc od rana do wieczora zrobię to może w następnym vlogu. A w dzisiejszym vlogu zaczynamy Too Good To Go, aplikacja, o której kiedyś mówiłam, ale z racji tego, że dużo tu osób dochodzi, to powiem o niej jeszcze raz. O dziwo, powiem Wam szczerze, zapomniałam o tej aplikacji, więc jej w Polsce nie używałam, a 2 lata temu używałam tej aplikacji. Nie wiem, jak się... chyba się nazywa tak samo. Too Good To Go. Czyli za dobre, żeby to mu odpuścić, tak jakby. No i weszło to więcej w naszej okolicy. Najwięcej jest tego w Chicago, w dużych miastach. Ja w Zakopanem, w Murzasichłę dokładnie, 2 lata temu wzięłam zupę. I to jest na koniec dnia, bądź też na początek, zależy co serwują. Macie paczkę niespodziankę, którą na przykład normalnie kupujecie za $15, a teraz jest za 4. I ja właśnie po taką jadę na stację benzynową, więc nie wiem co oczekiwać. Nie wiem, czy tam będą raczej rzeczy śniadaniowe, bo jest teraz 12, czyli południe. Ja sobie zrobiłam przerwę i jadę to odebrać, więc pokażę Wam, co to jest, co ja dostałam tym razem. Czasami się trafi, czasami nie. Pamiętam nawet w Gnieźnie chyba jakieś tam rzeczy typu warzywka, owoce dostałam raz, bodajże w... A co to był za sklep? Kaufland? Chyba tak. Chyba to było w Kauflandzie. I to było 2 lata temu. W tym roku tego nie używałam, nie myśląc o tym za wiele. A właśnie wybieramy się do Chicago znowu w niedzielę i myślę, że tam jest tego tyle na każdym rogu praktycznie, że no, czy niespodzianka, czy nie. Jak coś dzieciakom nie będzie odpowiadało, no to trudno, kupi im się te frytki. A my sobie zjemy z Jamesem, właśnie będziemy korzystać z tej aplikacji Too Good To Go. Zamówię już dzień wcześniej, bo mamy w planach właśnie jechać do Chicago pociągiem znowu, metrą. I ma być ciepło niby w niedzielę, no bo dzisiaj no nie jest za bardzo. Mamy jechać sobie na mszę, a później właśnie na lunch pochodzić przy jeziorze bądź przy właśnie rzece Chicago, bo chłopcy tam lubią chodzić, i spędzić sobie tak trochę czas z rodziną. Tak więc, no co? To jedziemy, zobaczymy, co nam tym razem dadzą. A ja w Circle K. Zobaczymy, co nam dadzą, jaką torbę. No nie byłam w środku na naszych stacjach benzynowych. 2 za 4, nieźle. No bo po prostu jak się tankujemy, to tankujemy się na zewnątrz. Oczywiście pan jest tutaj nowy, nie wiedział, o co chodzi z tym Too Good To Go. Ale pani powiedziała, że za 5 minut już wszystko mi przygotuje. W zasadzie to bym chciała te hot dogi, bym przynajmniej lunch miała. Ale cóż, nie wiem, zależy jak to u nich działa, co będą mi tutaj dawać. Takie zwykłe, i powiem Wam, że bardzo mi się podobają też, takie tradycyjne, więc wzięłam parę. Ale nie wie pani, czy ma jeszcze w ogóle. Po jednej ma, a ja chciałam dwie te nawet, więc zobaczymy, czy będzie miała tyle akurat na zapleczu. Drodzy, porozwieszałam, bo James przemalował ten railing. Porozwieszałam do not touch, do not touch. Nawet nie dotykać po polsku, bo Dawid przeszedł tu, a chwycił tam do góry i cała ręka czarna. I ciężko to schodziło, pomimo że od razu sobie to zmył, ciężko to schodziło, bo to taka farba olejna. Baby, did you take the lunch? Wracając do jedzenia, co się stało z tym jedzeniem? Powiem Wam, że było do... Nie za ciekawe było, dała mi dosłownie parę pączków, coś tam nawet niewarte dokładnie,
tego, co zapłaciłam. Odwołam się niby, ale aplikacja Too Good To Go. A po prostu zadali mi parę pytań, nie ma czegoś takiego jak zwrot kasy. Przynajmniej tak jak ja to robiłam. Wydawało mi się, że można tam będzie napisać coś, tylko reviews można napisać, oni w sumie nie dbają o te reviews za bardzo, więc już wiem, że na stacji benzynowej nie warto. Nie warto, tym bardziej, jeżeli jest to właśnie stacja na przedmieściach, bo wydaje mi się, że no w Chicago, jakby to była jakaś duża stacja, byłoby pewnie inaczej. No, a jeszcze jadąc stamtąd, jak widzieliście, wpadłam do Starbucksa, do naszego Targetu, bo musiałam wybrać leki Jamesowi, no i kupiłam te kubeczki. One wyglądają, jakby były jednorazowe, a nie są, są plastikowe. Kupiłam jeszcze parę do rozdania. Te są do ciepłego, czyli kawa, herbata, a tamten jeden przezroczysty do wody bądź też zimnych napojów. Także jestem zadowolona, bo takie tradycyjne, klasyczne, fajne właśnie. Tutaj mają takie właśnie, żeby zaznaczyć, jak w tych plastik w tych jednorazowych, no ale wiadomo, nie będziemy tego zaznaczać. Tak więc, no. Więc bardzo, bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że długo będą służyć. A dokładnie, jeszcze się wkurzyłam i powiem Wam, że robiłam live'a na ten temat, co było dokładnie Wam pokazywałam w reklamówce, jak mi ta dziewczyna dała z tej stacji to jedzenie Too Good To Go. Były praktycznie same pączki i słodkości. Nie było w ogóle żadnych rzeczy, które ja myślałam, że może dostanę ze dwa hot dogi, tam trochę nachos albo coś takiego. Nie, absolutnie nie. Jeszcze większość mi dała rzeczy z jakiejś tam przeceny, więc no nie fajnie. Jak chcecie sobie zobaczyć na żywo tą część, to gdzieś tutaj ją podlinkuję, bo parę dni temu robiłam live'a i właśnie o tym wspomniałam. Dosłownie sprzed stacji zrobiłam live'a, otworzyłam to, zrobiłam taki unboxing i Wam pokazałam, co tam było, a nie było wiele. Jest stara, ale lubię czasami oglądać Dog the Bounty Hunter. Kubulek. Kubulek będzie niedługo zdawał prawo jazdy, co? You know, yeah. What can I say? Just a normal day. Aha. That again. Myślisz, że zdasz? Yes. To macie theory, teorię? What? Teorię macie, uczycie się, jak kto pierwszy ma jechać, bo będziesz miał na ten, testach, nie? Yeah. No. Będziesz miał na testach, kto jedzie, kto nie jedzie. Kubulek. Ja szybko jadę po Pawełka, odbieram go ze szkoły i dzisiaj idziemy pomagać. Ostatnio był Kuba i ja z Pawełkiem, a teraz będzie pomagał Dawid i ja z Pawełkiem będziemy roznosili jedzonko w naszym kościele, a dokładniej w świetlicy. Dla osób mniej zamożnych, dla biednych, dla bezdomnych. Także staramy się to robić co miesiąc. Wychodzi czasami, że robimy co dwa miesiące, bo czasami lista już jest wypełniona i nie mam się na co zapisać. No ale staramy się. Chcę pokazać dzieciom, że giving back, czyli dawanie czegoś z powrotem, dzielenie się, poświęcanie swojego czasu na takie rzeczy jest ważne. Oh my gosh, a teraz w neighborhoodzie, ale nisko leci i to taki dosyć duży samolot. Wow. A dzieciaki już wychodzą ze szkoły? Jeszcze nie ten czas.
25 może. Może wcześniej ich puścili nauczyciele. Mam nadzieję, że będę miała miejsce, bo często nie ma. Jestem w szoku, bo jedno miejsce na mnie czekało, a nigdy tak nie było, żeby w ogóle można było dostać miejsce na parkingu. A mi się udało. Chyba Pawełek tęskni za swoim starym nauczycielem, bo chciał powiedzieć hi. Hi, bye, say bye, Paul. Jak było w szkole? Byłeś grzeczny z Jericho, czy nie byłeś? Czy wariowałeś? Nie was, grzeczny. Siedzicie razem. Siedzicie. Wiesz, gdzie dzisiaj idziemy? Do pani Pat in the Hat. Już przypiąłeś się? No. A teraz? Ale. I co? Co było dzisiaj w szkole? Pamiętasz ty co, czy nie? No, think hard. Think hard. Pamiętasz? A tematykę miałeś? Ok. Yeah, let me just came in, we had math. Straight math, see yourself, math. Aha. A Pawełek, co jeszcze miałeś? A miałeś English? Yeah. A miałeś czytanie? Yeah. A pani cię brała jakaś inna pani na czytanie, czy nie? Czy ta sama? Ok, bo oni mają też takie, słuchajcie, czytanie, że może nie w tym tygodniu, ale zaraz się zacznie dla dzieci dwujęzycznych. Więc mają czasami tak, że po prostu inna pani ich bierze i od razu tak więcej poświęcają im uwagi, niezależnie czy dziecko mówi w drugim języku, czy nie. To raz, a dwa, Pawełek, wiesz co? Ja wrzuciłam na YouTube, wiesz co wrzuciłam na YouTube? Pamiętasz, jak u cioci Agi nagrywałeś wszystko dookoła i mówiłeś po polsku? To jestem ja, tu jest długopis, tu jest ołówek, tu jest, a tu mamy telewizor. To wrzuciłam and everybody loved it. Are you shy? Don't be shy. Everybody was like, Paul speaks Polish. I'm like, yes he does, he just doesn't want to. But when he was recording, ale jak ty nagrywałeś, to ty sam lubiłeś mówić po polsku. Musimy się zatrzymać. Guard nasz przepuszcza wszystkich. Dawid napina muzyką, a my jedziemy wydawać obiad. Pawełek! Co? Dawid roznosi jedzenie. Dawidziu, jak jest rozdawanie jedzenia? Dobre, dobrze rozdawanie jedzenia? Się wie. Się wie. Tak. Dawid rozdaje jedzenie. Super. Pawełek, pomagasz czy nie pomagasz? My jedziemy do domu. Powiem wam, że Dawid cieszył się, że poszedł, chociaż na początku nie chciał. Tak zawsze z nimi jest, że o nie, 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 bo wiadomo, mają inne rzeczy do robienia, ale te starsze osoby naprawdę się cieszą, rozmawiają z młodzieżą. Cieszą się, że po prostu młodzi ludzie też przychodzą i pomagają, bo tego tak niestety nie widać i dużo osób młodych nie przychodzi pomagać. Pod szkołą zawozimy Pawełka. Pani dyrektor stoi, tak, kto jeszcze? Mama. Tak? You have the white thing? What? Ok. Poczekaj, kiedy będziesz wchodził.
Mówią, żeby jechać, tak? Mówią jechać, to nie zatrzymujemy się. Okej? To nie zatrzymujemy się. Okej? Tutaj teraz się zatrzymamy. A Pawełek wyskakuje. Bye, synuś. Have a good day at school. Co się mówi? Thank you. Dobra, idź. Idź, student. Okej. Powolutku, bo masz ciężki plecak. I poszedł Pawełek. Okej. Kolejny dzień. Ja odwiozłam Pawełka, jak widzicie, a ja z wami będę rozmawiała na temat budżetu. Pytanie było, czy mamy budżet, bo widzicie, że a to oszczędzę tutaj, a to tutaj posprawdzam, czy ja patrzę na to, co wydaję. Więc odpowiedź krótka jest tak, patrzę na to, co wydaję. I taka najprostsza zasada, żeby nie owijać w bawełnę, ja sprawdzam ceny. Nie ma tak, że ja idę i kupuję od razu. Są pewne sklepy typu TJ Maxx bądź też Ross, jeżeli chodzi o ciuchy, gdzie co mi się podoba, no to kupię, tylko że ja nie kupuję codziennie ciuchów, ani nawet raz w tygodniu, bo rzadko wychodzę tak do miasta, żeby idę coś kupić z zamiarem bądź bez zamiaru, ale jest coś tak fajnego, że kupię. Nawet jak jest fajne, to ja mam zawsze... Nie mam czegoś takiego, jak wiele osób ma, że ojeju, tak mi się podoba, muszę kupić. Jeżeli nie jestem przekonana co do czego, to nie kupuję. Następna rzecz, sprawy typu konkretne bardziej, na przykład będziemy robić podłogę, tak? Jakieś deski. Ja nie wchodzę do sklepu, ktoś mi mówi, hej, a fajny ma ten, ta i ta galeria ma fajne deski ma. No dobra, może mieć fajne deski, ale ja te deski też zobaczę, w jakich one są cenach mniej więcej w innym sklepie. Wiadomo, że jedno od drugiego się różni, ale nie ma czegoś takiego, że ja kupuję to na ślepo, tak? Zawsze idę i często jest tak, że na przykład jak kupowaliśmy deski do basementu dawno temu, no to te deski naprawdę były w różnych cenach wszędzie indziej. Myśmy wybrali nie najtańsze, nie najdroższe, ale takie, żeby nie wydać na to całego majątku. Więc my przynajmniej tak to robiliśmy. Ja wam powiem tak, że jeżeli chodzi o wydawanie pieniążków, mamy budżet, ale ja mam ten budżet tak jakby w głowie, tak? Nie mam konkretnie zapisane, że tyle mogę wydać na jedzenie, tyle na to, tyle na tamto. Po prostu uważam co i jak. Ktoś powie, ale chodzicie ciągle po restauracjach, to nie uważasz. Chodzimy, raz w tygodniu co najmniej idziemy, ale to nie jest tak, że wydajemy też, nie wiem, po 150-200 dolarów, że musimy mieć drinki do tego, że musimy mieć soki do tego. U nas woda jest prawie, że wszędzie za darmo, więc my tą wodę często po prostu bierzemy. Ona jest zdatna do picia, ktoś tam mówi, że jest kranowa, jakakolwiek ona by nie była, ona w restauracji naprawdę smakuje dobrze z lodem. No i raczej nic po tej wodzie stać się nie może, bo by ją w Stanach po prostu nie serwowali. To nie jest Afryka, że wodę trzeba pić z butelki, bo inaczej to się dostaniecie jakieś choroby, tak? Jeśli więc chodzi o ten budżet, to ja się staram na różne czynniki patrzeć. Są sklepy, gdzie za owoce i warzywa wydamy dużo, na przykład Target, a są sklepy, gdzie wydamy mniej, na przykład Joe Caputo, nasz włoski sklep, gdzie są świeże owoce i warzywa, a dodatkowo no, nie trzeba tam przepłacać. Mają różnorodne owoce i warzywa. Parę dni temu nawet kupiłam sobie ten dragon fruit, ten smoczy owoc, żeby spróbować, bo tak mnie zachęciła jedna znajoma.
Joe Caputo u nas znajdziecie bardzo dużo takich też wyszukanych, i okra, i inne owoce i warzywa, a do tego jeszcze macie sekcję polską. Mięso. Jak często jemy mięso? My się staramy tak 3 dni w tygodniu. Ja wam powiem, że nawet jeżeli nie tak, no moi chłopcy są mięsiści, więc nawet jeżeli nie jakiś kotlet czy jakieś klopsy, to oni na przykład chcą tacos, no i te tacos zawsze mają mięso mielone. W piątek jemy najczęściej ryby, ale to też różnie bywa, dlatego że ja czasami zrobię po prostu jajka, ogórki kiszone, trochę z ziemniaczkami. Nie zawsze musi być na przykład ryba. Tak więc różnie to jest, ale na przykład ja często patrzę, również moja taktyka to jest patrzenie po karcie kredytowej. Ja patrzę, ile już wydałam w tym tygodniu na przykład na jedzenie bądź też na inne tam przyjemności. Staram się to po prostu ograniczać i u mnie to jest łatwo widoczne, chłopców to raczej nie, no bo oni mają swoje karty debetowe i teraz tak, mają Amazony, nie Amazony, inne tam subskrypcje miesięczne, więc to jest troszeczkę trudniej u nich wyłapać, czy tam się wszystko zgadza, no bo oni mają, a to płacą za Spotify, za muzykę sobie, no dla nich to jest ważne, dla mnie nie, więc u nas, jeżeli już cokolwiek jest coś innego, typu raz na jakiś czas, o, jakiś większy tam zakup z Home Depot, no to wiem, że teraz będziemy niedługo, mam nadzieję, robić podłogę w łazience, no to wtedy koszta są wyższe i jest inna bajka. Ja Was przepraszam za fryz, bo zauważyłam, że mam włosy w lewo, w prawo, jak jechałam. Muszę wskoczyć właśnie teraz pod shower, ale myślę, że na końcu chciałam Wam jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, co na przykład ja robiłam do tej pory, bądź też jak zaczynaliśmy właśnie razem mieszkać, tutaj dorabiać się, co ja robiłam. Ja nie mogłam więcej niż 100 dolarów, miałam takie założenie, nie mogłam więcej niż 100 dolarów wydać na zakupy tygodniowo. I nawet jakbym miała jeść na nas dwójkę, to wtedy było pełno. Jeszcze mogliśmy właśnie ogarnąć jakieś tam na przykład restauracje, ale żeśmy nie chodzili na początku. Bardzo rzadko żeśmy chodzili, jak jeszcze byliśmy tylko ja i James i dopiero co wyszłam za mąż, dorabialiśmy się, więc każde dodatkowe, na przykład jeżeli zużyłam 80 dolarów na zakupy jednego tygodnia, czy tam 70, to 30 odkładałam do świnki, bądź tam gdzieś z boku, żeby właśnie jak najwięcej zebrać dodatkowych pieniążków. No i automatycznie jak najwięcej zaoszczędzić. I później, jak sobie zrobicie coś takiego, to wydaje mi się, myśmy jeszcze mieli później budżet na wyjazdy, na wakacje, budżet na dodatkowe jakieś, na przykład gdyby się coś stało, emergency, bo pomimo, że mamy ubezpieczenie, to ja o tym mówiłam, że ubezpieczenie w Ameryce mimo wszystko trzeba płacić parę tysięcy dolarów, jakby się poszło do szpitala, albo gdyby coś takiego niespodziewanego się wydarzyło. Więc dobrze jest na przykład mieć, niektórzy to robią w formie słoików, niektórzy to robią na papierze. Ja to robiłam przez pół roku, aż się nie wprawiłam, właśnie w formie na komputerze, na Excelu. Miałam kategorie, dodatkowo, żeby sobie tak jakby zrobić balans, przychody, rozchody, to zbierałam też paragony. No teraz wiadomo, no te paragony, zbieranie, no to jest takie bardzo uciążliwe, więc jak coś wydacie, możecie zgnieść paragon, ale wpisać go na przykład w Excel, że wydaliście tyle czy tyle. I później żeśmy z czasem, nawet jeżeli to było tylko 20 dolarów, czyli 80 zł, mieliśmy budżet na wakacje, budżet, jeżeli się samochód zepsuje, budżet właśnie medyczny. Takie możecie stworzyć sobie właśnie kategorie. Ktoś, jeżeli na przykład jest taki, że o, coś zobaczy, musi mieć ciuchy, buty,
to zróbcie sobie też budżet na takie wasze przyjemności, ciuchy, buty, wychodzenie do teatru, kina, czy właśnie do restauracji. Ja generalnie ogarniałam ten budżet restauracyjny. Jak nie mieliśmy dzieci, to już było wliczone w to tygodniowe zakupy. No i żeśmy też chodzili po takich, wiecie, bardziej fast foodach, aniżeli po restauracjach. Teraz to jest inaczej, bo wiadomo, no jest nas pięcioro, nie dwójka, ale jeżeli się chce, to się może zaoszczędzić. Nie ma małej sumy, nawet jakby to mogło, miało być parę dolarów, jak zliczycie to wszystko i na przykład macie 50 dolarów i sobie w świnkę czy tam w słoiczki odkładacie co tydzień, bądź co dwa tygodnie, to wam się uzbiera. Ja mam do dzisiaj świnkę i po prostu tak dla swojej satysfakcji wrzucam tam najmniej 5 dolarów. 5, 10, 15, to są moje pieniądze, bo to są pieniądze wyciągnięte z mojego konta, ale zawsze jest taka satysfakcja, że jak trzeba na przykład gdzieś jedziemy, albo właśnie do Polski, albo gdzieś, to najpierw biorę tą gotówkę stamtąd, i zawsze sobie przez rok czasu na przykład uzbiera się tam 200 dolarów czy ileś. Także no myślę, że to jest też fajny sposób. Myślę, że coś wam tym podpowiedziałam, jak ten budżet sobie organizować. Jeżeli macie jakieś pytanka, to dawajcie tutaj w komentarzach. No i ja żegnać się będę z wami i do zobaczenia następnym razem. Bye!